Panie komendancie, dowódca uroczystości, policjant Tomasz Białek, melduje gotowość do rozpoczęcia powiatowych obchodów Święta Policji. Panie, panowie oficerowie. Znacząco ograniczyliśmy liczbę kradzieży z łamaniem.
wyjątkowo niskie zagrożenie notujemy w zakresie przestępstw przeciwko cielesności. W tym roku wszczęto jedynie 9 postępowań dotyczących rozwoju, a liczba zgłoszeń o dwójkach pobicia, jak na tak duży powiat, nie jest znacząca. Z każdym rokiem nasilamy służbę na rzecz bezpieczeństwa na drodze. Natomiast szczególną uwagę przywiązujemy do realizacji wniosków wypływających z badań poczucia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu rzadzkiego oraz zalecanych kierunków naszej służby wskazywanych przez samorząd. Jest to dla nas główne zadanie, za które realizację Państwo, szanowni goście, nas ocenicie. Wasza obecność w dniu naszego święta poprzedzające jej wsparcie w działaniach pozwala zakładać, że jesteśmy na dobrej drodze do spełnienia Państwa oczekiwań. Podczas mszy świętej, a także bezpośrednich spotkań ksiądz kapelan rzymskiej policji wskazał nam kolejne ważne zadania. Potrzebę wywołania większej wrażliwości na krzywdę, a szczególnie krzywdę najsłabszych mieszkańców, unikania schematyzmu i sztandy działania oraz potrzebę pochylenia się w zauważenia dotychczas wspomnianego problemu. Problemu ludzi, którzy poprzez chwilową słabość naruszają prawo, lecz chcą i mogą stać się praworządnymi mieszkańcami naszego powiatu. Panie i Panowie Policjanci, w tym szczególnym dniu składam Wam wyrazy najwyższego uznania i podziękowania za rzetelną, ofiarną służbę z poświęceniem. Wasz trud, oddanie są godne najwyższego szacunku. Pełnicie służbę z pełnym zaangażowaniem, niewolnym od napięć, stresu, podejmując szybkie decyzje, od których zależy życie i zdrowie ludzi. Dziękuję za to, że nie bacząc na przeszkody i niedogodności, zdecydowanie skutecznie realizujecie niełatwe zadania służbowe. Policjant to powołanie, to służba, a to także szlachetna przygoda naznaczona poświęceniem i oddaniem drugiemu człowiekowi. Życzę Wam, aby Wasz trud zaangażowany znajdował uznanie mieszkańców, a policyjny mundur otaczał społeczny szacunek i uznanie. Najlepsze życzenia kierują również do pracowników cywilnych policji zatrudnionych w komendzie. To także o Waszej pracy w znacznym stopniu należy sprawność i skuteczność działań tej komendy. Dziękuję przedstawicielom samorządów lokalnych. W tym roku szczególne podziękowania Panu Marszałkowi, Staroście Rzaskiemu, Państwu Burmistrzom i Wójtom za przychylny stosunek do policji, spraw porządku bezpieczeństwa publicznego oraz wsparcie rzeczowe, finansowe, często też duchowe. Panie prokuratorze, proszę przyjąć podziękowania za codzienną współpracę, konstruktywną, trudną, szczególnie w tym okresie 1 lipca. Dziękuję za tato pozostałych służb, z którymi na co dzień współpracujemy, bez których ogarnięcie tych wszystkich zadań byłoby bardzo trudne. Jest nas siła we współdziałaniu. Z okazji naszego święta życzę Wam, Panowie i Panie Policjanci, pracownicy cywilni, życzę także Waszym rodzinom dużo zdrowia, pomyślności w życiu osobistym, satysfakcji zawodowej oraz dalszych sukcesów w pracy służbowej. Życzę spełnienia marzeń. Dziękuję bardzo. Na wniosek ministra spraw wewnętrznych za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej odznaczony został medalem brązowym za długoletnią służbę starszy aspirant Malinowski Bartłomiej. Postanowienie podpisał oddziały Waszą. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. Oddziały Spoczu. Medal wręczono na wojewódzkiej uroczystości Święta Policji w Gorzowie Wielkopolskim w dniu 17 lipca bieżącego roku. Pododdziały, Waszyngton. De
Decyzja ministra spraw wewnętrznych nr 12 z dnia 22 czerwca 2015 roku o nadaniu odznaki. Pododdziały z poszuk. Uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa publicznego, które otrzymał odznakę za zasłużony policjant, wyróżniony został nadkomisarz Lis Jarosław, zastępca komendanta powiatowego Policji w Żarach. Brązową odznaką zasłużony policjant wyróżniony został aspirant Rodenko Jarosław, asystent zespołu do spraw wykroczeń Wydziału Ruchu Drogowego. Decyzję podpisał pododdziały Baśność. Minister Spraw Wewnętrznych Teresa Piotrowska. Pododdziały Spośród. Nadkomisarz Lis Jarosław podeszł odznakę Bożonie Wielkopolskim zarówno z aktem mianowania na stopień komisarza policji, obręczenie brązowej odznaki, proszę komendanta powiatowego Policji w Żarach. Rozkaz personalny nr 548 z dnia 26 czerwca 2015 roku komendanta wojewódzkiego policji w Gorzowie Wielkopolskim. Pododdziały sposób. Na wyższy stopień w korpusie aspirantów policji w trybie wyróżnienia mianowany został na stopień aspiranta sztabowego policji starszy aspirant Szalenga Bogusław, starszy aspirant Szcześniak Marcin. Rozkaz podpisał pododdziały Baśność. Komendant wojewódzki policji w Gorzowie Wielkopolskim, nadinspektor Ryszard Wiśniewski. Pododdziały sposób. Obręczenie aktu mianowania. Proszę komendanta powiatowego Policji w Żarach. Na wyższy stopień w korpusie oficerów młodszych, aspirantów i podoficerów mianowanie zostało. Na stopień komisarza policji podkomisarz Mikoś Tomasz. Obręczenie aktu mianowania. Proszę pana komendanta. Na stopień aspiranta sztabowego policji starszy aspirant Bielsza Krowę, na stopień starszego aspiranta policji aspirant Krzyżewski Paweł, aspirant Górniak Grzegorz. Aspiranta policji Marusiak Krzysztof, aspirant Miewczas Wojciech, aspirant Żamojda Ponar, aspirant Żukowski Mariusz, na stopień aspiranta policji młodszy aspirant Adamski Sławomir, młodszy aspirant Wasznica Krzysztof. Thank you.
Krzysztof, młodszy aspirant Bartłomiomek Krzysztof, młodszy aspirant Żółkowski Marcin, na stopień młodszego aspiranta policji, sierżant sztabowy Rzeźkowiak Piotr, sierżant sztabowy Tom Irena, sierżant sztabowy Peciuk Krzysztof. Na stopień sierżanta sztabowego policji starszy sierżant Goranowski Marcin, starszy sierżant Karnowski Dariusz, starszy sierżant Karwiński Marcin, starszy sierżant Balasek Marek, na stopień starszego sierżanta policji sierżant Klejbach Jacek, sierżant Musiał Damian. Na stopień sierżanta policji starszy posterunkowy Warszczuk Krzysztof, starszy posterunkowy Błaszczyk Paweł. Starszy posterunkowy Kuczak Mateusz, starszy posterunkowy Pawelec Monika, starszy posterunkowy Salata Damian, starszy posterunkowy Stelmak Tomasz. Rozkazem personalnym nr 129 z dnia 2 lipca 2015 roku Komendanta Powiatowego Policji w Żarach następnie w korpusie posterunkowych policji mianowani zostali. Na stopień starszego posterunkowego policji posterunkowy Górski Bartosz, posterunkowy Włos Daniel. Posterunkowy Szczęsny Damian.
20 kwietnia 1990 roku o Policji przedstawiciele samorządu powiatu żarskiego przekazali na Fundusz Wsparcia Policji środki pieniężne z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy, którzy ze szczególnym zaangażowaniem realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej, przyczyniając się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu. Wyróżnieni zostali aspirant sztabowy Dywa Dariusz, aspirant Wasznica Krzysztof, sierżant sztabowy Graszek Tomasz. Wyróżnienie przyznano ze środków powiatu żarskiego. O wręczenie rozkazu poproszę starostę powiatu żarskiego pana Janusza Ludojcia oraz komendanta powiatowego Policji w Żarach. Młodszy aspirant Franczak Grzegorz, aspirant Poważyński Marcin, wyróżnieni ze środków miasta Jasień. O wręczenie rozkazów poproszą burmistrza miasta Jasień, pana Andrzeja Kamyszka oraz komendanta powiatowego. Sztabowy Karpiński Marcin. Wyróżnienie przyznano ze środków gminy Gminki Łużyckie. O wręczenie rozkazu poproszę wójta gminy pana Michała Dorżaka oraz komendanta powiatowego. Stachera Grzegorz, starszy sierżant Starek Handel. Wyróżnieni zostali przez wójta gminy Przewód. O wręczenie rozkazów proszę przedstawiciela gminy Przewód, pana Mariusza Szlachetkę i komendanta powiatowego.
2013 roku wniosek Tążyckiej Lokalnej Grupy Rybackiej w Łódzku na realizację zadania pod nazwą zwalczanie stosownictwa wodnego na terenie Łużyckiej Lokalnej Grupy Rybackiej przez Komendę Powiatową Policji Żar w celu zachowania różnorodności biologicznej i chronionych gatunków ryb lub innych organizmów wodnych współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków finansowych z Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo. W dniu 18 października 2013 roku Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim uzyskała informację, że projekt został zakwalifikowany do finansowania w ramach programu Poryby. Zajął pierwsze miejsce w rankingu. Miesiąc później projekt został złożony przez Łużycką Lokalną Grupę Rybacką w Łódzku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. 16 września 2014 roku Komenda Wojewódzka Policji otrzymała zaproszenie do Urzędu Marszałkowskiego do podpisania umowy na dofinansowanie projektu. Ogólny koszt projektu to 891 504 zł. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego około 757 tysięcy. Dofinansowanie z jednostek samorządu powiatu żarskiego wyniosło około 15% całego przedsięwzięcia, to jest ponad 133 tysiące złotych. W ramach projektu zakupiono 6 radiowozów typu SUV z przeznaczeniem 1 do posterunku Policji w Drogach, 1 do posterunku Policji w Jasieniu, 1 do posterunku Policji w Przebiegu, 1 do Komisariatu Policji w Łódzku i 2 do Komendy Powiatowej Policji w Żarach. Po odbiór kluczyków do samochodów zapraszam komisarza Roberta Pieniążka, nadkomisarza Marka Sulińskiego, podkomisarza Arkadiusza Lisa. Do przekazania radiowozów zapraszam wicemarszałka województwa łódzkiego, pana Stanisława Kączyszyna oraz starostę żarskiego, pana Janusza Kubejka. Natomiast w tej chwili proszę o zabranie głosu wicemarszałka
Panie komendancie, panie starosto, pani starosto, pani burmistrz, gospodyni tutaj dzisiejszej uroczystości w sali Rakusza Miejskiego Żara, która się odbywa. Szanowni samorządowcy, burmistrzowie, wójtowie, szanowni państwo policjanci, pracownicy cywilni, również goście ze służb mundurowych z terenu powiatu żarskiego. No dzisiaj 24 lipca, a więc święto policji, szczególnie miła uroczystość, zwłaszcza, że odbywa się tutaj na terenie powiatu żarskiego. Bardzo serdecznie po pierwsze chciałbym podziękować panu komendantowi za zaproszenie na tę uroczystość i złożyć najserdeczniejsze życzenia. Przede wszystkim od pani marszałek Elżbiety Polak, ale również od całego zarządu województwa lubuskiego, bo to też jest ważne, nie tylko tutaj symbolicznie dzisiaj, gdzie jestem w Żarach, ale te uroczystości odbywają się w wielu powiatach naszego województwa. My często, jeżeli czas pozwala, na te uroczystości przybywamy, bo też trzeba dziękować za po pierwsze współpracę, ale również za to, że województwo lubuskie staje się coraz bardziej bezpiecznym województwem w naszym kraju. Co prawda tych wypadków teraz słyszymy coraz więcej, ale to już z policją może ma mniej wspólnego. Mam nadzieję, że również państwo dzisiaj otrzymaliście pewną satysfakcję w postaci awansów, w postaci odznaczeń. To też jest ważne, czy też tych nagród rzeczowych, które fundują tutaj samorządowcy. Bo tak jak państwo tu widzicie, samorządowcy są i tutaj z państwem jakby też w pewien sposób jednoczą się, bo to jest ważne, żeby ta współpraca na terenie każdej gminy, na terenie tutaj całego powiatu dobrze przebiegała, bo jeżeli ta współpraca przebiega dobrze i prawidłowo, to jest i ta atmosfera pracy dobra i ta atmosfera również jest na terenie poszczególnych gmin dobra, są mieszkańcy zadowoleni, bo to jest ważne. Gdy się nieraz pyta mieszkańców o te najważniejsze rzeczy, które są w życiu potrzebne, to oprócz tego zdrowia, bezpieczeństwo też jest bardzo często wymieniane na pierwszym bądź drugim miejscu. I to jest ważna rzecz. Ale też przy okazji dzisiejsza uroczystość to też symboliczne kluczyki wręczane dla tutaj poszczególnych jednostek, poszczególnych komisariatów, które będą służyć te samochody zakupione z programu rybackiego. Tak się stało, że też jest taka możliwość, fundusze unijne wspierają te działania różnych służb i tutaj też udało nam się tę współpracę z Komendą Wojewódzką Policji w Gorzowie nawiązać. Ta współpraca przebiega w tym, że nie tylko tutaj na terenie lokalnej grupy rybackiej, łużyckiej udało się tutaj te samochody przekazać, ale w wielu innych też lokalnych grupach rybackich to wzmocnienie nastąpiło, bo to nie tylko ten program miał służyć właśnie rybakom, wędkarzom, ale również samorządom i również wielu instytucjom. Jeżeli jest taka możliwość, to trzeba z tych pieniędzy korzystać i dziękuję również samorządom, że też włączyły się w postaci tego wkładu własnego, bo to też jest ważne, żeby można to wszystko razem zjednoczyć. Mam nadzieję, że one będą służyć dobrze ku pożytkowi właśnie wszystkich mieszkańców. Także nie będę bardzo przedłużał, bo uroczystość zawsze jak się też stoi dla tych, to też mimo zahartowania takiego bojowego, to jednak trzeba tutaj postać i mam nadzieję, że również ksiądz Krzysztof Kwaśnik tutaj nam właśnie tę uroczystość zakończy błogosławieństwem. Bardzo tutaj serdecznie gratuluję, bo znamy się też tam z terenu trochę bliższy, gdzie kiedyś był kapelanem niedaleko w powiecie żagańskim, z którego ja też pochodzę. I składam również państwu najserdeczniejsze życzenia tutaj rodzinne, bo też jest ważne, żeby oprócz tej pracy zawodowej również ta atmosfera w życiu rodzinnym, w życiu domowym była dobra, żeby
ta satysfakcja przekładała się również na to, żebyśmy normalnie mogli dobrze pracować. Także wszystkiego najlepszego. Dziękuję za zaproszenie. Życzę dalszych wielu sukcesów, awansów w przyszłości. Do wielu młodych, które też widzę, którzy na razie stoją tam może troszkę w dalszych szeregach, ale tak jak życie pokazuje, te szeregi się przesuwają do przodu. Także życzę wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Otrzymaliście te większe od nas, a panu komendantowi pozwolę sobie wręczyć skromniejszy upominek, ale to też jest taki symbol przekazania dla wszystkich państwa. Proszę teraz, mamy zabranie głosu, zapraszamy pan. Szanowni państwo, pan marszałek już wszystko powiedział. Niemniej jednak zapewnieniem Zarządu Powiatu Polskiego Radny Powiatu Polskiego o wsparciu dla Policji, szczególnie dla służb mundurowych, tak jak Policja zaszkodowana. Nie zapominamy, stąd też tutaj jesteśmy. Cieszymy się, że otrzymaliście państwo wsparcie w postaci samochodu. Społeczeństwo oczekuje bezpieczeństwa również w terenie. Są to samochody typowo terenowe. Do tej pory nie było. Myślę, że to jest też taka dobra wypadka dla policji i do tego, żeby się mieszkańcy powiatu rzymskiego czuli bezpiecznie. Jak wyglądamy się, szanowni państwo, składamy do sobie jeszcze życzenia dla naszego święta. Życzymy awansów, wspaniałych chwil pracy i satysfakcji z tego, co zawód policjanta może dać, a najważniejsze to, że jeśli potrzebny, to szacunek mieszkańców. Dziękuję bardzo. Służba ta wymaga ciągłej Waszej gotowości, bo wielokrotnie, proszę Państwa, od Was zależy życie i zdrowie mieszkańców naszego miasta i całego powiatu. Mimo najróżniejszych problemów, kłopotów, realizujecie konsekwentnie swoje zadania i dbacie o to bezpieczeństwo. Myślę sobie, że też zawód policjanta jest trudnym zawodem, ale jednocześnie przyświeca Wam wspaniała idea pomocy innym ludziom. O tym dziś tutaj Pan Komendant powiedział, na to zwrócił uwagę. W tak ważnym momencie, z okazji Waszego Święta, proszę Was, abyście przyjęli serdeczne życzenia ode mnie, moich współpracowników i wszystkich radnych. Życzę Wam przede wszystkim zdrowia, wszelkiej pomyślności. Życzę również satysfakcji z pracy. Życzę też, aby wszystkie Wasze plany, zarówno te osobiste, jak i zawodowe, spełniały się. No i oczywiście, aby ciągle towarzyszyła Wam świadomość, że to, co robicie, ma głęboki sens. W związku z dzisiejszą uroczystością chciałabym przekazać na ręce Pana Komendanta list gratulacyjny, który jest wyrazem tutaj naszego uznania za to, co zrobiliście, co będziecie robić dla naszych mieszkańców. Jednocześnie podziękowanie za tak ważną, pełną poświęcenia pracę. Jednocześnie też gratuluję wszystkim awansowanym, gratuluję też tutaj zdobytych wyróżnień i odznaczeń. Wszystkiego najlepszego, Panie i Panowie. Dziękuję bardzo.
komendancie pozwolę złożyć podziękowanie gminy Łódź, jak gminy sobie obecnie przybywa na urlopy. Podziękowanie na ręce inspektora Czesława Tomasiewicza, komendanta powiatowego Policji Czerwy, za zaangażowanie i trud włożony w pełnienie służby na rzecz mieszkańców gminy Czerwy. Z tej okazji życzę Wam oraz wszystkim funkcjonariuszom Policji wiele sukcesów, powodzenia w realizacji planów na przyszłość oraz dużo zdrowia i pomyślności w życiu prywatnym. Jest to uroczysty dzień, w którym możemy się spotkać w tak szerokim gronie, tym bardziej, że jest to praca zespołowa. Ja chciałabym tradycyjnie na ręce Pana Komendanta złożyć życzenia. Zobaczmy święta Policji w imieniu prokuratorów Prokuratury Rejonowej Czara składam najserdeczniejsze życzenia. Jest to służba trudna, odpowiedzialna i wymaga często poświęcenia, odwagi, ale także wrażliwości na krzywdę. Gratuluję sukcesu w zwalczaniu przestępczości, w tym tej najpoważniejszej, oraz bardzo dobrych wyników pracy, które są efektem dużego zaangażowania policjantów. Proszę przyjąć wyrazy mojego uznania i podziękowania za skuteczną realizację zadań na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu żarskiego, a także za bardzo dobrą współpracę z prokuraturą rejonową Czara. Czekają nas kolejne wyzwania, tym bardziej, że obowiązuje nowy stan prawny i życzę wytrwałości, dalszych sukcesów, satysfakcji spełnionej służby oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. I wszystkim tym, którzy oczekują na zasłużone urlopy, życzę miłego wypoczynku. Abyśmy różnymi drogami tego świata pobożnie i rozsądnie dążyli do nieba, gdzie On nam przygotował wieczne mieszkanie. Ostatecznym celem naszej ludzkiej drogi jest sam Bóg i wieczna wspólnota dzieci Bożych z Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Zgromadziliśmy się dzisiaj, aby prosić Boga o opiekę i błogosławieństwo, byśmy dobrze, rozsądnie i bezpiecznie mogli się posługiwać naszymi pojazdami na różnych drogach dla dobra naszego i bliźnich. Prośmy, aby Chrystus, który jest naszą drogą, był zawsze z nami i prowadził nas do celu podróży i życia. Boże, Ty mocą swojego słowa stworzyłeś wszechświat. Dałeś człowiekowi władzę nad całym stworzeniem i moc doskonalenia świata według zamysłów Twojej woli. Spraw, aby te pojazdy, które są dziełami ludzkiej mądrości i pracy, dzięki Twojemu błogosławieństwu służyły dobru ludzi, ich pracy i wypoczynkowi. Za wstawiennictwem świętego Krzysztofa obdarz roztropnością wszystkich, którzy będą się posługiwać tymi pojazdami. Niech ostrożnie i bezpiecznie odbywają swoje podróże i troskliwie dbają o bezpieczeństwo innych ludzi. Gdy będą się udawać do pracy lub na odpoczynek, niech w drodze towarzyszy im zawsze Chrystus, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Pan z nami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Dzień dobry, Panie Burmistrzowa. To jest najlepsze urubienie. To jest to urubienie. Dziękuję, że już wiecie. Lubi Panie Burmistrz. Chłopaki nie prostują jakoś. Ale wiedzą, które od jakiego kluczki dostał? Ale to nie wiedzą. Nie, tam pani powiedziała. Ja też nie wiedziałem. Myślałem, że to daje takie jak ktoś przypadkowo. Nie wiem,
A gdzie się włącza to górę? Burmistrz teraz tych kluczyków nie o... Panie komendancie, wreszcie macie nowy sprzęt, tamten historyczny, ile miał lat? Skoda nasza miała 10 lat już. Czy, panie burmistrzu, gmina brała udział? Nasze służby dostały nowy samochód? No ja się cieszę, że dostały służby nowy samochód. Tak, partycypowaliśmy w kosztach. Jest to w pewnym sensie takie nasze słowne porozumienie, że będziemy jeszcze bardziej z policją współpracować i to jest chyba taki pierwszy krok do dobrej współpracy na terenie naszej gminy. Chyba następnym takim następną taką niespodzianką to będzie chyba monitoring, dobrze mówię? No kto wie, nie wyprzedzamy faktów, ale na pewno współpraca z naszą policją będzie się układała jeszcze lepiej i nie ukrywam, że gmina dalej będzie wspierała naszą policję materialnie tak, aby efekt bezpieczeństwa na terenie naszej całej gminy się poprawił. Panie komendancie, ile u nas jest funkcjonariuszy? Na chwilę obecną mamy stan etatowy 6 policjantów, z czego obecnie służby pełni w Jasieniu 4, ale już mam zapewnienie komendanta Komisariatu Policji w Lubsku i komendanta powiatowego, że od września będzie 2 kolejnych policjantów, tak że stan etatowy powiększy się nam do 6 policjantów. Dziękuję za wywiad. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Panie marszałku, następna uroczystość związana z policją, jak pan już wcześniej wspomniał, jest nie tylko w Żarach, ale w innych miejscowościach. Ile samochodów trafiło do Żar? No w tej chwili, tak jak Państwo tu widzicie, jest 6 pojazdów dobrej klasy. My dołożyliśmy 757 tysięcy złotych z tego programu unijnego, program operacyjny Ryby. Pozostało około 150 parę tysięcy samorządy. Myślę, że warto było, bo i ten stan bezpieczeństwa się poprawi, ale my głównie też zwracamy uwagę na to, że musimy chronić naszą przyrodę, nasze akweny, których tutaj jest trochę, tak jak mamy dzisiaj lato, więc też i ludzie potrzebują wypocząć, ale również i wędkarze, i rybacy są bardzo mocno zainteresowani, żeby zwalczać kłusowników, nieproszonych gości, żeby również dbać o tą akwakulturę na terenie naszych jezior. Stąd też pomoc, bo policja z racji swoich funkcji jest jakby naturalnym takim czynnikiem, który dba o bezpieczeństwo właśnie nad jeziorami i nad tym, żeby to bezpieczeństwo ogólne społeczeństwa na terenie gmin no, było właściwe. Tutaj w powiecie żarskim dobrze się dzieje, stąd też jeszcze doposażenie pozwoli na pewno to bezpieczeństwo podnieść. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.